Rąb ma cztery boki tej samej długości. Inne czworokąty mogą mu zazdrościć. Ma dwie przekątne dzielące się na połowy. Gdy go przechylisz, to kwadrat gotowy. Na tablicy widzisz pewną figurę. To jest równoległobok. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj samodzielnie wymienić własności równoległoboku. Znasz je już z poprzedniej lekcji. Równoległobok ma dwie pary boków równoległych tej samej długości. To jest pierwsza para boków równoległych o tej samej długości, a to jest druga taka para. Dodatkowo w równoległoboku na kąty są takie same. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt oraz ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt. Pokażę Ci teraz figurę, która jest specjalnym przypadkiem równoległoboku. Zwróć uwagę, że w tej figurze zachowane są te własności. Można więc powiedzieć, że to na pewno jest równoległobok. W tym czworokącie możemy jednak znaleźć jedną dodatkową własność, której nie mają wszystkie równoległoboki. Zauważ, że ta figura ma cztery boki tej samej długości. Każdy bok ma długość równą 4. Dopiszmy zatem do własności, że ta figura ma wszystkie boki tej samej długości. Równoległobok, który ma wszystkie boki tej samej długości nazywa się rąbem. Ten czworokąt to rąb. Romb. Przekątne rąbu mają również bardzo ciekawą własność. Schowajmy zatem kąty oraz narysujmy przekątne tej figury. Znasz już symbol takiego kąta. Widzisz, że mamy tutaj cztery kąty proste. Przekątne wrąbie przecinają się pod kątem prostym, są więc zatem do siebie prostopadłe. Oprócz tego przekątne wrąbie przecinają się w połowie. Dopiszmy tę własność. Przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym. Jeśli mi nie wierzysz, to za chwilę ci to udowodnię. Spójrz raz jeszcze na rąb. To są jego przekątne. Udowodnię Ci teraz, że przecinają się one w połowie i pod kątem prostym. Zwróć uwagę, że te przekątne dzielą rąb na cztery trójkąty. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty trójkąt. Rozmontuję teraz ten czworokąt w taki oto sposób. Pamiętaj o tym, że te dwa odcinki są przekątnymi tego rąbu. Tak samo te dwa odcinki. Jeśli masz wątpliwości, to raz jeszcze złożę te dwa elementy, aby otrzymać rąb. Patrz na fioletowe odcinki. One są przekątnymi tego rąbu. Widzisz? No to rozłóżmy raz jeszcze ten rąb. Pokażę Ci teraz, że ten odcinek ma taką samą długość jak ten odcinek. Aby to zrobić, przesunę jeden z tych dwóch trójkątów w taki sposób. Widzisz, że te boki mają taką samą długość. No to wróćmy do poprzedniego ustawienia. Teraz pokażę Ci, że ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek. Aby to zrobić, przesunę teraz ten trójkąt nieco inaczej, bo w tę stronę. Widzisz, że oba odcinki się pokryły. Mają taką samą długość. Dokładnie do takich samych wniosków dojdziemy zmieniając ustawienia tego trójkąta. Pokażę Ci najpierw, że ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek. Będzie to oznaczało, że ta przekątna dzieli tę przekątną na dwie jednakowe części. Zobacz. Oba odcinki się pokryły. Mają zatem taką samą długość. Zróbmy teraz krok do tyłu. Za chwilę przesunę ten trójkąt w taki sposób, aby pokazać Ci, że ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek. Zobacz. Oba odcinki się pokryły, więc mają taką samą długość. Pokazaliśmy zatem, że przekątne w rąbie przecinają się w połowie. Teraz pokażę Ci, jak sprawdzić, że przekątne przecinają się pod kątem prostym. Ustawmy te trójkąty z powrotem w taki sposób, abyśmy otrzymali rąb. Obrócę teraz nieco ten czworokąt. Aby pokazać, że przekątne wrąbie przecinają się pod kątem prostym, czyli że są do siebie prostopadłe, wystarczy skorzystać z ekierki. Przykładamy ją w odpowiedni sposób do przekątnych. Widzisz, że przecinają się one pod kątem prostym. Wykonaliśmy nasze zadanie. Pokazaliśmy, że przekątne wrąbie przecinają się w połowie i pod kątem prostym. Romb to czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości. Każdy rąb jest równoległobokiem, ale nie każdy równoległobok jest rąbem. Przekątne rąbu przecinają się w połowie i pod kątem prostym. Chcesz dowiedzieć się więcej o czworokątach? Obejrzyj pozostałe lekcje z tej playlisty. Wszystkie lekcje znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja .tv.